Cześć. Co prawda jest dopiero poniedziałek, ale przyznam wam się, że już mam poważny problem z wyborem tematu. To jest tak, bałagan Glińskiego z milionami dla golców, zagubiona ustawa antycovidowa, beznadziejny szpital narodowy dla zdrowych pacjentów, taśmy Hoffmana, Ziobro walczący z praworządnością w Unii Europejskiej, Morawiecki blokujący budżet Unii Europejskiej, no i pedofil Gondecki, który zmarł. Może o Gondeckim nie będę za dużo rozmawiał, bo jak to napisał episkopat, że dzisiaj przed południem w wieku 97 lat odszedł do pana kardynał Henryk Gulbi, przepraszam, Gulbinowicz, nie Gondecki, przepraszam, pomyliłem nazwiska. Gulbinowicz. To jest oficjalny komunikat archidiecezji. Ja myślę, że jeśli piekło istnieje, to pan Gulbinowicz na pewno tam się znajdzie i jego pan. Odpowiednie miejsce dla pedofilów pewnie mu już przygotował. No ale nie będę się o nim rozwodził, nie jest tego wart. Pomyślałem sobie, że dzisiaj powiem o taśmach Hoffmana, bo uważam, że to jest dość ciekawe, choć wybór był naprawdę ciężki z tych wszystkich tematów, jakie na poniedziałek się zebrały. No, PiS się bardzo stara, żebym się nie nudził i miał zawsze dużo roboty. No ale dobra, to lecimy. Ale zanim przejdę do konkretów, chodzi o te taśmy Hoffmana, o tą ofertę korupcyjną, chciałbym jeszcze wam taki przedstawić, no, umówmy się, zbiegi okoliczności. I tak. Nie wiem, czy pamiętacie, Duda walczył, by KNF nie nadzorowało skoków. Ze skoków znika 77 milionów. Twórca skok chce wpłacić do banku Czarneckiego 70 milionów. Twórca skok zostaje szefem Senackiej Komisji Finansów. Bank Polsatu przestaje mieć kłopoty. Polsat nagle kocha PiS. No, można krótko powiedzieć, nie grzyją przypadki. Mechanizm działania PiS pokazuje, że ujawniona przez mecenasa Giertycha informacja, iż PiS chciał za pieniądze publiczne wykupić największą niezależną stację informacyjną w Polsce, czyli TVN24. Od dawna widać jak na dłoni, że głównym źródłem inspiracji dla PiS-u jest po prostu Putin. Działają dokładnie tak samo. A w tej sprawie z Giertychem wiecie, co jest najlepsze? Że te cymbały pozbawiły Giertycha prawa wykonywania zawodów, ale nie wzięli pod uwagę tego, że jako adwokat był związany tajemnicą śledztwa i nie mógł niczego ujawniać bez zgody prokuratury. Ale teraz jako zwykły obywatel może praktycznie ujawnić, co chce. Czyli standardowy strzał w kolano sobie PiS zrobił. No dobra, to przejdźmy teraz do konkretów z tymi taśmami i z tą aferą, bo jest naprawdę ciekawie. A więc tak, Adam Hoffman przy kawce proponuje Leszkowi Czarneckiemu, że prokurator generalny, jakby kto inny, Zbigniew Ziobro, przestanie go prześladować, jeśli Leszek Czarnecki kupi TVN24 i odsprzeda go zależnym od PiS spółkom Skarbu Państwa. Powiedzcie mi, w jakim kraju my żyjemy? Koalicja rządząca spiskuje, żeby zniszczyć prywatną telewizję, która jest wobec niej w kontrze. Prokurator generalny gnębi danego przedsiębiorcę, bo może. No i może również przestać z tego samego powodu go gnębić, bo może. Wydawane są nasze pieniądze, spółki Skarbu Państwa. Żeby
pierdolić za przeproszeniem prywatną telewizję. No, jakby nie było, z naszych podatków. I powtórzę pytanie, w jakim my kurwa kraju żyjemy? To jest, nie wiem, putinowska Rosja, Białoruś, czy w ogóle trzeci świat? Tak jak wspominałem, Roman Giertych opublikował wczoraj obszerny post, w którym zdradził kulisy śledztwa Leszka Czarneckiego. Pojawia się tam wątek propozycji korupcyjnych, które otrzymał biznesmen od strony rządu. I według Gazety Wyborczej to Adam Hoffman miał przedstawić Czarneckiemu te oferty. Teraz adwokat na potwierdzenie swoich informacji publikuje nagrania z fragmentem rozmowy, o której pisze Wyborcza. Może ten fragment rozmowy wam teraz zamieszczę i potem dalej przejdziemy do omawiania. Zraniony bardzo, wiesz, po tym co się stało. Z drugiej strony też... Pytanie, wiesz, on myślę, że niewiele może załatwić, że powiesz, chyba nic nie może załatwić. Nie, może pójść do puszka, powiedzieć, proszę, słuchaj, to ma takie konsekwencje, tak się dostanie, tak się dostanie, na samym końcu będzie na ciebie. Musisz wiedzieć, zanim te decyzje tam podejmujesz, czy używasz, jakie są konsekwencje. A ja jestem z systemu bankowego, wiem, jak to wygląda. Kropka, to może zrobić, a wiesz, to jest... To ma tą zdolność, oni uznają po tej stronie po stronie pisowskiej, że jak ktoś przy bankowości wie, to być to Michał, a on ma to, że ładnie mówi, potrafi mówić. Ale wiesz, ja nie wiem, co tutaj specjalnie Ziobro ma do czynienia, bo to jest, wiesz, to moim zdaniem bardziej nawet niż Morawiecki, to gdzieś tam to są działania Glapińskiego i ewentualnie Morawieckiego. Czy ja wiem, czy skutek, wiesz, ataku Ziobry? Tak, no, wiesz, no tak, to nie jest, że z jednego źródła to wiemy, tylko z kilku. Tomek, tak uważa, że go jakoś ściągamy to, bo nie wiem, czy to będzie przyjemny i to nawet mówimy, że to może być jakieś, jak go użyć, nie? Czy bardzo formalnie, czy nieformalnie? No nieformalnie to znaczy ja. Formalnie to doradca, a formalnie to, nie wiem, rada. Pokaże wszystkim, biorę go do rady na to, czyli. Co ciekawe, jak to sobie robiliśmy, gdzie było, jak głęboko, no chcesz testować, tylko tam doradzić, no jak tam to było. Wiem, że to są kłopoty, no, znam ten case bardzo dobrze, ale jestem otwarty. Co mnie zdziwiło w tym? Dzisiaj główny bohater, pan Adam Hoffman, publicznie zaprzeczył doniesieniom Gazety Wyborczej, że to on stał za złożonymi Leszkowi Czarneckiemu ofertami. Jak powiedział, będziecie mogli państwo sami zweryfikować prawdziwość tego zaprzeczenia. Przypomnę najpierw kalendarz wydarzeń. W czerwcu Adam Hoffman z innymi osobami proponuje Leszkowi Czarneckiemu udział w operacji przejęcia kontroli nad TVN24 przez spółki Skarbu Państwa. Leszek Czarnecki stanowczo odmawia. Na początku sierpnia wpływa wniosek prokuratury do Sądu Rejonowego w Warszawie o areszt dla Czarneckiego. Nasilają się też działania KNF przeciwko firmom Czarneckiego. 13 września Czarnecki odwołuje się od wezwania do sądu, że został złożony wniosek o jego aresztowanie. Przekazuje sprawę do prowadzenia Giertychowi. Zdziwienie budzi fakt, że od początku sierpnia prokuratura nie ujawnia publicznie faktu złożenia takiego wniosku. 14 września z Leszkiem Czarneckim kontaktuje się Adam Hoffman, proponując swój przylot z ważną sprawą. Do spotkania dochodzi 15 września. Na spotkaniu Adam Hoffman i jego współpracownik, nazwisko jest tam do komisji śledczej, proponuje formalnie lub nieformalnie zatrudnienie Michała Kurpińskiego. Jednocześnie Adam Hoffman oświadcza, że w wyżej wymienionym przypadku zatrudnienie pójdzie do Zbigniewa Ziobry. Porozmawia, przekona i rozwiąże problemy Czarneckiego, dzięki temu, że PiS jest autorytetem od spraw bankowych, czyli w zakresie tych spraw, których zarzuty ma Czarnecki. Czarnecki ma wątpliwości, czy za jego problemami nie stoi jednak premier, a nie prokurator generalny.
O rozmówcy Czarneckiego zapewniają, że stoi za nimi Ziobro i sugerują, że uzgodnili ofertę zatrudnienia z Michałem Kurpińskim. Do zatrudnienia Michała Kurpińskiego nie dochodzi. Tydzień po spotkaniu Zbigniew Ziobro publicznie oświadcza, że chce aresztować Leszka Czarneckiego i wystawić za nim list gończy. 15.10.2020 roku dochodzi do zatrzymania Giertycha. Dzień przed rozprawą. No, kolejny cud. Czarneckiego, na której... dzień przed rozprawą Czarneckiego, na której ma ujawnić dowody złożonej mu z powołaniem się na wpływy u Ziobry oferty korupcyjnej. Agenci CBA szukają u Giertycha wyłącznie taśm. Ten fragment rozmowy za zgodą Czarneckiego Giertych ujawnia, aby nikt nie zarzucił, że mija się z prawdą. Dalsze dowody Giertych oświadcza, że może przekazać komisji śledczej. Jednocześnie informuje, że uznając nałożony na niego przez prokuraturę zakaz wykonywania zawodu za oczywiście bezprawny i niekonstytucyjny, zawiadamia też organy ścigania w imieniu Leszka Czarneckiego o popełnieniu przestępstwa korupcyjnego w opisanej przez niego sprawie przez ustalone osoby. Jak oświadczył Giertych, cytuję, ponieważ zasadniczym zagadnieniem prawnym, które należy rozstrzygnąć w tej sprawie jest, czy mamy tutaj do czynienia z powołaniem się na wpływy artykułu 230 kodeksu karnego, czy też Zbigniew Ziobro poprzez przyjaciela swojego brata, byłego szefa PKO SA, wiedział o proponowanej ofercie artykułu 228 kodeksu karnego, to wyjaśnienie tej sprawy przez prokuraturę pod obecnym kierownictwem byłoby działaniem w swojej własnej sprawie. Dlatego jeszcze raz apeluję o niezwłoczne powołanie komisji śledczej Sejmu RP. Koniec cytatu. Adam Hoffman w wywiadzie powiedział, będący od wczoraj na ustach wszystkich komentatorów politycznych, opublikował też na Twitterze oświadczenie. Uważa, że Gazeta Wyborcza ujawniła nieprawdziwe informacje, które uderzają w jego dobre imię. Żąda sprostowania, przeprosin i natychmiastowego usunięcia artykułu. I tutaj cytuję, w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych i godzących w moje dobre imię informacji przez Gazetę Wyborczą, reprezentująca mnie kancelaria prawna wystąpiła już z pismem prawnym, żądając sprostowania i przeprosin i usunięcia artykułu, napisał Hoffman. I tak już na koniec, powiedzcie mi, co wy o tym sądzicie. Według mnie kolejna afera, jedna z setek, można powiedzieć. O, tak dla smaczku powiem, że zebrałem te, co znalazłem, afery pisowskie, ale to przy którymś tam filmiku zrobię, bo to jest dość obszerne. Ale w komentarzach proszę wypowiedzcie się, co wy myślicie o tej aferze i jakie macie na ten temat zdanie. To na tyle. Dzięki. Do następnego filmiku. Cześć.